Armenia wprowadziła stan wojenny w związku z konfliktem w regionie Górskiego Karabachu. Kraje całego świata wzywają do zaprzestania przemocy i rozpoczęcia dialogu. Górski Karabach jest enklawą nieuznawaną przez świat. W większości zamieszkują ją Ormianie. Mimo że ogłosiła secesję, formalnie nadal jest częścią Azerbejdżanu. Pierwszy spór o te tereny wybuchł 32 lata temu. Sześcioletnia wojna pochłonęła około 30 tysięcy ofiar. Starcia nasiliły się ponownie w ostatnich miesiącach. Dziś rano władze Armenii poinformowały o ataku ze strony sąsiedniego Azerbejdżanu. Wczesnym rankiem, około godziny 7 rano, siły azerbejdżańskie rozpoczęły agresję na dużą skalę, w tym ataki rakietowe na linii kontaktu z naszą stroną Górskiego Karabachu. Ich celem jest ludność cywilna i infrastruktura cywilna, w tym stolica Stepanakert. Tam pojawiły się już doniesienia o stratach i ofiarach wśród ludności cywilnej. Z kolei Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu podało, że działania prowadzone były na ziemi niczyjej, która oddziela siły Armenii od wojsk azerbejdżańskich. Armenia nie pozostała jednak bez odpowiedzi. Siły wspierane przez separatystów zestrzeliły 2 śmigłowce i 3 drony należące do wojsk Azerbejdżanu. Przed południem stan wojenny ogłosił najpierw region Górskiego Karabachu, a potem cała Armenia. Decyzją rządu Armenii w republice wprowadzony jest stan wojenny i powszechna mobilizacja. Decyzja wchodzi w życie w chwili publikacji. Eskalacją konfliktu zaniepokojone są kraje Europy. Szef Rady Europejskiej wezwał do negocjacji i dialogu. Działania wojskowe muszą zostać natychmiast przerwane, aby zapobiec eskalacji przemocy. Jedyną możliwą ścieżką jest natychmiastowy powrót do negocjacji bez warunków wstępnych. Podobne stanowisko w tej sprawie zajęły Francja i Rosja. Moskwa ma się podjąć działań mediacyjnych między stronami konfliktu. Z kolei Turcja zapowiada swoje wsparcie dla Azerbejdżanu i wzywa Armenię do zaprzestania wrogich działań. Oczywiście jesteśmy bardzo zaniepokojeni lekkomyślnymi działaniami państwa armeńskiego przeciwko ziemi i suwerenności Azerbejdżanu. Uważamy, że konflikt ten można rozwiązać w drodze pokojowych negocjacji, ale strona armeńska nie okazała dotychczas żadnego innego zainteresowania. Swoje zaniepokojenie wyraził dziś także Ojciec Święty Franciszek. Zapewnił również o modlitwie. Pojawiają się niepokojące doniesienia o starciach na Kaukazie. Modlę się o pokój na Kaukazie i proszę stronę konfliktu o konkretne gesty dobrej woli i braterstwa, które mogą doprowadzić do rozwiązania problemów bez użycia siły i broni, ale poprzez dialog i negocjacje. Módlmy się razem w ciszy o pokój na Kaukazie.